Cześć, tu Kapitan CryptoFuture. Czujniki pokładowe zarejestrowały kilka ciekawych obiektów, w których drzemie potencjał, z którego mam nadzieję skorzystamy. Posłuchajcie, co wpisałem do dziennika pokładowego. Mega mocne newsy moi drodzy, zachęcam obejrzeć sobie materiał od deski do deski. Oczywiście są airdropy, ale nie tylko. Uwaga, bardzo fajny newsik się pojawił. Na początek prośba jeszcze o subskrypcję i komentowanie tego filmu. Dlaczego? Dlatego warto moi drodzy, bo będzie konkursik, trwa konkursik, także warto to zrobić. Follow na Twitterze, jeszcze można i śledzić grupy na Telegramie. A ja dla Was przygotowałem tu bardzo fajne newsy. Zaczynamy. Pierwszy newsik, Defined Finance, zdecentralizowany cross-chain ETF informuje nas o tym, że będzie airdrop dla stekujących Akasha. <taki> Także ci, co mają Akasha powinni być zadowoleni, <taki> że tutaj dodatkowy, że tak powiem, deserek może wpaść. Nie ma informacji jeszcze o minimach, nie ma informacji o snapshocie. Na to czekamy, jak tylko będzie to oczywiście Wam to przekażę. Ja tutaj poluję jeszcze, słuchajcie, na testneta od nich. Jeden się zakończył i czekam, jak może się pojawi kolejny. Jeżeli tylko tak będzie, bo platforma się zapowiada ciekawie, to na pewno wam ten testnecik umieszczę na kanale. Spróbujemy sobie go zrobić. Kolejna informacja, którą dla Was mam, to jest Aptic NFT Marketplace. To jest mniej znany NFT Marketplace na kosmosie, ale nagrywałem odnośnie niego materiał dedykowany, cały, także zachęcam sobie obejrzeć o nim bardziej znane to jest Stargaze, Omniflix Market czy Stash, natomiast Aptik o tyle jest, słuchajcie, taki przystępniejszy może, bo daje nam możliwość oprócz handlowania tych NFT-kami, tymi, które żeśmy zakupili i nabyli gdzieś, to dodatkowo możemy swoje własne NFT, tak, wypuścić, no, i tutaj żyłka, handlowca może się w nas odezwać. Możemy próbować swoich sił, żeby ewentualnie na tym w jakiś sposób zarobić, jeżeli ktoś ma tylko takie predyspozycje. E -e -e I Dlaczego wam tego, ten, ten, ten Newsik tutaj wrzucam? Bo Aptik do tej pory działał na A -a -a Irisie. On oczywiście jest dostępny na Osmozji chociażby, ale zintegrowali sobie atoma, i tutaj jest możliwość też posługiwania się już atomem na ich platformie. Artykuł mówi wyjaśnia nam, w jaki sposób to można zrobić. Także możecie się z tym zapoznać. To jest bardzo prosta czynność i zachęcam też do obejrzenia materiału odnośnie samego aptika, który jest na kanale. Lecimy dalej. Mega mocny news, moi drodzy. Van Eck, taki artykuł się pojawił. Van Eck to jest firma, która umożliwia inwestowanie instytucjom i słuchajcie, inwestorom indywidualnym w różnego rodzaju aktywa. Oni, jako jedni z pierwszych w Stanach Zjednoczonych tuż po wojnie, Umożliwili inwestowanie na rynkach międzynarodowych, moi drodzy. Instytucja, firma już istnieje od kilkudziesięciu lat. Tutaj były możliwości inwestowania, słuchajcie, w złoto, w rynki wschodzące, w ETF-y, więc cały bogaty wachlarz inwestycji jest możliwy. Oni przeprowadzają różnego analizy, analizy i tutaj umożliwiają właśnie tego typu inwestowanie. Tutaj mamy taki wykres czasowy, moi drodzy, kiedy się pojawiały takie kluczowe w firmie momenty i proponowali różnego rodzaju rzeczy i tutaj mamy taki, taką informację w 2017 roku rozpoczęli również przygodę w Bitcoinie i w inwestowanie w aktywa cyfrowe i dlaczego w ogóle o tym mówię, no bo oni popełnili tutaj taki artykuł o atomie, informacja jest o atomie, taka analiza o tym atomie, jest możliwość, sami zainwestowali i proponują inwestycje również w swoim z klientom i moi drodzy przeważnie jak inwestujemy w coś, no to wiadomo, że liczymy na zyski, no a firmy jak prowadzą analizę, to ten horyzont czasowy jest u nich bardzo długi. Ja osobiście sam, jeżeli zacząłem interesować się Atomem, to u mnie ten horyzont był taki dwuletni. Sobie zakładałem, później mówię, że będę ewentualnie dalej się zastanawiał co robić, natomiast daję szansę przez dwa lata, żeby poobserwować wierząc w oparciu te informacje, które mi się udało słuchajcie zgromadzić Natomiast tu akurat zobaczcie, horyzont czasowy u nich jest aż do 2030 roku. No i oni tutaj zakładają, że atom będzie się rozwijał. W artykule są informacje ujęte i wyjaśniające, dlaczego tak będzie. Natomiast na początku artykułu oni przewidują tutaj cenę na, w 2030 na poziomie 140 dolarów za atoma. I mają, słuchajcie również. W, 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 takie, w tego rodzaju inwestycjach trzeba również zakładać, że mogą być spadki. Zobaczcie, że oni tutaj zwracają uwagę nawet na spadki dochodzące do jednego dolara, ale inwestując dajemy, dajemy taki horyzont czasowy dłuższy, a jeżeli już ktoś przeprowadza taką analizę, no to podejrzewam, że ma to gruntownie zrobione. I ten artykuł nam właśnie to wyjaśnia wszystko, mówi o tym naszym kosmosie, w jaki sposób on funkcjonuje, co jest takiego, że instytucje będą w to wchodzić, moi drodzy, i dlaczego to się proponuje? No bo między innymi jest IBC, który w na inny sposób rozwiązuje ta modułowość połączeń pomiędzy blockchainami jest zupełnie inaczej rozwiązana, nie naraża nas w jakiś sposób na Pewne rzeczy, daje nam pewien też możliwy, dosyć mocny rozwój. Jest ujęcie oczywiście o Interchange Security i dlaczego to będzie, moi drodzy, wielki boom, jeżeli to zostanie wprowadzone, moi drodzy. No i tutaj cała, cała ta analiza nam, moi drodzy, jest wyjaśniająca. No i to też zwracają też uwagę na, na to, dlaczego blockchain i w ogóle cały kosmos ekosystem może mieć mocne zastosowanie. Oni w pierwszej kolejności zakładają, że to będzie, moi drodzy, finanse, bankowość i płatności. Przewidujemy, że ze względu na znaczne oszczędności kosztów zaplecza i personelu, 10% transakcji w branży usług finansowych, w tym bankowości komercyjnej, detalicznej, finansowania handlu, wymiany finansowej, zarządzania majątkiem i płatnościami transgranicznymi, będą rozliczane za pomocą publicznych blockchainów. No i oni taką, przepraszam, analizę przeprowadzili. No i ten Interchange Security pozwala nam na obniżenie w pewnym stopniu kosztów i te projekty, które będą powstawały właśnie w oparciu o, o zabezpieczenie sieci Cosmos Hub. No i tutaj oni tą całą analizę, moi drodzy, przeprowadzili. Polecam przeczytać artykuł, bo dosyć długi jest, a dosyć ciekawie się to zapowiada. Także bardzo, ale to bardzo moim zdaniem mocny, News moi drodzy. Oczywiście też bierzcie pod uwagę, bo tutaj jeszcze Wam tego nie przedstawiam, ale chociażby Coinbase moi drodzy 4 albo 5 milionów tokenów Atom yy, zakupił i wrzucili to, słuchajcie, w, yy, w staking i są w, te, w, w tej chwili są pierwszym walidatorem yy, na sieci Cosmos Hub. Także no, to też o czym świadczy, jeżeli tego typu podmioty zaczynają tutaj proponować czy inwestować yy, na yy, taką skalę, no to to raczej wyróży dobrze dla naszego kosmos ekosystemu. Lecimy dalej, moi drodzy. A propos Interchange Security, to będzie jeden z pierwszych projektów, które ruszą właśnie w oparciu o Interchange Security na Kosmos Hubie. Projekt Neutron, moi drodzy, smart kontrakty, moi drodzy, w oparciu o Kosmos I tutaj mamy sytuację taką, że mają roadmapę już pokazaną, jak to punktowo zostanie przeprowadzane. No i wiemy, że czekamy na, ja już wrzucałem tweeta, czekamy na 2023. Rok pierwszy kwartał, gdzie ten Interchange Security ma być wprowadzony, no i ten projekt tutaj N Neutron ma być uruchomiony. Patrząc na mapę, są takie punkty z testnetami. Ja myślę, że tylko w momencie, kiedy będzie taka możliwość, to również ten testnet będziemy robić. Pewnie pierwsze testnety będą przeprowadzane na, dla walidatorów i oni będą mieli taką możliwość ich robienia, ale później myślę, że dla wszystkich również taki testnet zostanie uruchomiony. Nie wiem, czy to będzie początek przyszłego roku, czy być może końcówka, czwarty kwartał. Tego roku na pewno będziemy tutaj, słuchajcie, to śledzić. Zwróćcie uwagę, że tutaj w trzecim kwartale będzie audyt w ogóle całego, całego projektu, także to może być też niezły, niezły projekt. Będziemy to na pewno um, śledzić, mieć tutaj rękę na pulsie. Ja tutaj będę jeszcze sobie white paper czytał na spokojnie, zobaczymy jak to wygląda. Kolejne, kolejny projekt Odin od jakiegoś czasu jest możliwy do nabycia na Osmosis. Open Data Interoperable Network, moi drodzy, E, zdecentralizowany system tutaj e, NFTki no i tak dalej, tak dalej. Cała, cała platforma, e, która ma swój własny token. Co ciekawe, można słuchajcie, tutaj jest taki Twitter opisujący mniej więcej, bo oni ruszyli, e, 85 tysięcy transakcji, tutaj 52, 52 walidatorów, e, staking na poziomie 32% tego tokena Odin, moi drodzy. Wycena tutaj była w dniu tego tweeta 0,17, ale zaraz Wam pokażę, on tutaj dosyć mocno nam wystrzelił, plus 46% w ciągu 7 dni, ale dalej rośnie moi drodzy i tutaj jest ta, taka informacja o puli płynności, ta pula płynności numer 777, ona ma mocno podwyższone oprocentowanie, także jeżeli ktoś jest tym, tym zainteresowany, to może ewentualnie sobie na to zerknąć, pamiętajcie zawsze o nietrwałej stracie, natomiast tutaj dosyć wysokie oprocentowanie jest. I zerknijmy sobie tutaj jeszcze na CoinGecko, no jest 0,17,5, moi drodzy, pewnie tym tokenem się proszę więcej osób zainteresowało właśnie, wycena była na all time high na poziomie 47 centów 5 sierpnia, czyli do nie, nie tak dawno, no i na Dexmosie, jak sobie zobaczymy, platforma Dexmos nam tutaj pozwala obserwować, pule płynności, które są na Osmosis, no to dwie pierwsze pule płynności właśnie z tym projektem są związane i dosyć wysokie oprocentowanie z 618 790%. Oczywiście pewnie w miarę jak tutaj więcej osób wejdzie, no to to oprocentowanie na pewno nam sprawnie, ale jest, jest dosyć wysokie. Pierwsze dwie pule płynności pod względem właśnie oprocentowania to są związane z, z, z tokenem Odin. No i tutaj zachęcam też do poczytania, sam będę się też wgryzał, patrzył sobie jak ten white paper wygląda. Lecimy dalej. Airdrop, moi drodzy, od yy, Territorii. Terytorium nawet taka migaweczka tutaj w ich dokumentacji się pojawiła, jak będzie wyglądała możliwość odbioru tego Airdropa. Ale oni dali informację, moi drodzy, że tak, 70 milionów tokenów będzie przeznaczone dla czterech różnych grup. I migawka była robiona dla Atoma w tym samym dniu, kiedy była migawka robiona dla Gnolanda, czyli 20. Maja. i tam będziemy mieli na pewno jakiś airdropik, zatrzymanie, zastykowanie Atoma, ale również będą tutaj jakieś airdropy przewidziane, bo będzie ich NFT wypuszczane i co ciekawe te NFT z różnych innych sieci, czyli ze Stargate, z Juno Secret i Evmosa. Jak ktoś będzie posiadał, jeszcze tu są niewymienione te projekty, to również będzie mógł liczyć ewentualnie na jakiegoś airdropa właśnie od tego projektu Territory, także może się okazać, że mamy jakieś NFTki i jeszcze się dodatkowo ewentualnie załapiemy na jakiś airdrop od tego Projektu. Czekamy, jak będzie informacja o minima. Kiedy będzie jakaś tam informacja dodatkowa, no to na pewno Wam postaram się przekazać. Jest jeszcze jeden artykuł, ja już o tym Rebusie swego czasu informowałem Was. Jest tutaj ten, ten airdropik przewidziany. Moi drodzy, i takie, taka moja te, m, indywidualne podejście do tego tematu. Oczywiście pamiętajcie, Diori nie trzeba kopiować moich decyzji. Natomiast po zrzuceniu tego airdropa ja chyba planuję ten airdrop sobie jednak zostawić. Większość tych airdropów teraz sprzedaję w zasadzie od razu od ręki. Nie trzymam, bo po prostu nie chcę zbyt dużo aktywów posiadać i ich śledzić, bo to człowiek by nie, starczyło, nie starczyłoby mu czasu na śledzenie tego wszystkiego. Dlatego raczej się po prostu pozwywam i od razu inwestuję sobie czy to w Atom, bo Atom jest główną moją inwestycją na, na portfelu, czy w, w inne tokeny. Natomiast tutaj, słuchajcie, to jest takie połączenie DeFi i finansów tradycyjnych. Oni tutaj w końcowym tym artykule, co, co mnie zaciekawiło, informują, że będzie wypuszczony ten token na giełdach zdecentralizowanych, ale i na scentralizowanych. Dlatego, między innymi, moje podejście jest takie, że być może. Kiedy ten token będzie wypuszczany, to i jego wycena być może wzrośnie, może się uda, że tak powiem, więcej na tym airdropie, trzymając go przez chwilę, uzyskać. Ale czy tak będzie? Nie musi wcale tak być. To jest tylko i wyłącznie moje przypuszczenie. I ten Rebus w ogóle się dosyć ciekawie, moi drodzy, zapowiada. Zobaczymy, jak, on, jak ta platforma cała ruszy. No i co tam dalej? A, no i tutaj też mega mocny news, moi drodzy. Hyperledger Foundation, moi drodzy, oni tutaj, which is supported by Linux Foundation i IBM, budują, słuchajcie, na kosmosie, tak? Budują na kosmosie. Ja tutaj się będę wgryzał, bo tutaj gdzieś tam na innym kanale ja byłem i tu się ta informacja pojawiła. Ktoś mówił, że w ogóle to jest mega, mega mocna rzecz i mega mocny news. I to się pojawiło, moi drodzy, na Twitcie, tutaj, jeżeli no IBM, tutaj. I taki podmiot tutaj buduje na kosmosie, no to też jest mocny punkt programu. Ono oczywiście tutaj Atom feels like Ethereum 2016, ale ja myślę, że tutaj nie ma co przyrównywać, no bo tu są też, te, też inne możliwości, moi drodzy, rozwoju Atoma i to też w innym kierunku idzie, ale jeżeli taka informacja się pojawia, to myślę, że to też będzie trzeba ewentualnie mieć rękę na pulsie. Także takie informacje dla Was. Na koniec oczywiście przypominam o różnego rodzaju linkach pod każdym moim filmem. Kto jeszcze sobie nie zgarniał jakichś bonusów, to zachęcam, bo jest tam możliwość do zgarnięcia tych bonusów. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o komentowaniu filmów, no bo biorą udział w konkursie. Macie tam ode mnie będą nagrody bardzo fajne do rozdania. Chciałem w jakiś sposób też podziękować za śledzenie mojego kanału i za subskrybowanie. No i takie konkursik dla Was tutaj Zorganizowałem. Tyle z mojej strony, dzięki i do zobaczenia, cześć!